Drodzy Państwo, i mocny punkt naszego wieczoru, wieczoru z telewizją w Polsce.pl i moją skromną osobą, proszę Państwa, Artur Zawisza, Federacja dla Rzeczypospolitej. To jest ugrupowanie pana Artura, który wrócił do polityki, ale nie tylko Federacja dla Rzeczypospolitej, ale także koalicja Konfederacja, prawda? Jest pan w tej szerokiej grupie konfederatów, no bo przyłączyliście się do tej grupy, gdzie już byli korwinowcy z Korwinem Mikke, gdzie już byli narodowcy, gdzie już byli skuteczni od Leroya, gdzie był pan Braun po dobrym wyniku Brauna. Czy to był ten impuls? Nie. Te 12% Grzegorza Brauna w Gdańsku? Nie, to nie był impuls, choć bardzo gratulujemy tego wyniku. Cieszyliśmy się osobiście ściskałem prawicę Grzegorza Brauna kilka dni po tych wyborach, kiedy zjechał do Warszawy i to rzecz jasna dobry znak. Natomiast my te rozmowy podjęliśmy wcześniej. Mówię my, jako Federacja dla Rzeczypospolitej. To była świadoma, przemyślana decyzja, a ja osobiście jestem bardzo zadowolony, ponieważ w zasadzie od grudnia zeszłego roku apelowałem do o takie właśnie porozumienie. Tak, w tym programie rozmawialiśmy o tym, że to jest niezbędne, żebyście przetrwali, żebyście dostali dobry wynik. I tak to wyglądało, drodzy Państwo, ten ingres swoisty. Szanowni Państwo, na mocy pełnomocnic, które zostały mi udzielone przez członków Federacji dla Rzeczpospolitej, pragnę Państwa poinformować, że z dniem dzisiejszym przystąpiliśmy do projektu o nazwie Konfederacja. Konfederacja dla Rzeczpospolitej to jest projekt, którego głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. Cóż więcej dodać, to jest cel, dla którego praktycznie wszyscy mądrze myślący Polacy powinni przystąpić. Ale w naszym programie starli się w tym studio, tylko w innej jego części, starli się pan Korwin-Mikke z panem Jakubiakiem. I po tym starciu wydawało mi się, że to są pewne nie do przekroczenia jednak granice, no bo mury dzielące ich, no bo na przykład stosunek do Unii Europejskiej. Pan Jakubiak ma umiarkowanie sceptyczne, jest raczej zwolennikiem reformy Unii. No a pan Korwin-Mikke, który z tej samej koalicji jest absolutnym jej przeciwnikiem, zniszczenia Unii Europejskiej zwolennikiem. No i jest wiele takich spraw konkretnych, w których pan Jakubiak jest umiarkowany, jest takim narodowcem, mrugającym troszeczkę okiem nawet do pewnych pomysłów socjalnych PiS-u, a pan Korwin, ale także narodowcy tutaj są bardziej radykalni. Czy wy się zaraz po wyborach nie pokłócicie? Bogactwo w różnorodności. To jest rozwijająca się inicjatywa niezależnej prawicy, ale przecież dojrzałe partie, niezależnie od tego, jakbyśmy je oceniali, często mają bardzo podobny, szeroki rozstaw. Jeżeli byśmy spojrzeli na PiS czy Platformę w Polsce, mimo różnych negatywnych cech, jakimi można te partie obarczać, to na pewno są szerokimi tworami. Nie chcę tu wymieniać nazwisk po nazwisku, ale ta szerokość jest łatwo zauważalna. I tu mamy do czynienia z czymś podobnym. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na dwa aspekty tej wypowiedzi Marka Jakubiaka. Raz, że on bardzo mocno zaakcentował to, co jest ważne dla niego osobiście i dla naszej federacji. Wolna, niezależna, silna i bogata Polska. Jako narodowiec mówi o wolnej Polsce. Jako były żołnierz mówi o silnej Polsce. I jako praktykujący przedsiębiorca mówi o bogatej Polsce. I teraz jak druga... pan to ładnie powiedział. Ale tak jest. W folderze wyborczym można by to wyboldować. Proszę bardzo. Wytłuścić. Natomiast druga rzecz, to była krótka, 30-sekundowa wypowiedź. Ale dlaczego? Bo Marek Jakubiak jest człowiekiem czynu. Jak ja chwilę po nim przemawiałem, nieco dłużej, ale zwróciłem uwagę na to, że to człowiek, który przez ostatnie 30 lat, jako właśnie przedsiębiorca, dawał pracę ludziom oraz płacił podatki do budżetu. To jest człowiek czynu. On swoje w pół minuty powiedział i poszedł do roboty, bo się zna na robocie. No ale pewne słabości jednak macie. Ta koalicja no, ma pewne ułomności i obciążenia, które mogą spowodować, że ten wynik nie będzie taki. Zobaczmy kolejny fragment filmowy i zaraz do tego nawiążemy. Panie pośle, jakiś uderzająco podobny do pana mężczyzna. Tak? Skarży się publicznie, że nie jest zapraszany do telewizji. To są pomówienia. To są pomówienia. A pan ciągle zapraszany jest. Niech pan zwróci uwagę. Nie. Jakiś facet, który się jeszcze podaje, że jest Jakubiak. Wygląda prawie tak samo jak pan. Skarży się, że pan, nie ma go w telewizji. A ja ciągle pana widzę w telewizji, więc musimy go namierzyć. Zaraz, bo musimy może pan namierzyć... w kółko to samo ogląda. A dzisiaj pan programy był, ze mną. A dzisiaj pan był w TVP1? To tak, ale mówię o TVP Info. Typowo politycznym programie, nie? No to 4 miesiące temu byłem ostatni raz. Jedynka.
Woronicza 17, 2,5 roku temu. Ale jedynka ciągle pana bierze. A jednak pan ciągle mnie widzi. To jest podejrzane. Dowcipni ci panowie. Ale świetny dialog, bo dwóch inteligentnych facetów. Obaj są znani właśnie ze pewnego typu błyskotliwości i żadnemu języka w gębie nie zabrakło. Ja oczywiście przyznaję rację Markowi Jakubiakowi, bo on podał konkretny fakt. Kolejne długie miesiące bez obecności w TVP Info, czyli właśnie tym politycznym kanale telewizji publicznej. A przecież Marek Jakubiak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów. I tu wrócę właśnie do jego akcesu do Konfederacji, bo tam jednak do tej pory były dwa bloki bardzo ideowe. Narodowcy plus pani Godek i pan Braun, bo to podobne parafie, czy korwiniści plus raper Leroy, jakże sympatyczny, ale to z kolei ten nurt wolnościowy, tylko że to bloki takie dla, nie powiem fanatyków, ale dla ludzi bardzo mocno sfokusowanych na ideach politycznych. A potrzeba było normalnego faceta, przedstawiciela tej najbardziej normalnej Polski, męża zaufania zwykłych Polaków, pozwolę sobie powiedzieć, Marka Jakubiaka, człowieka dowcipnego, pod wąsem, rezolutnego, ale dokładnie takiego, który przemówi nie tylko do internetowej młodzieży, choć on się świetnie czuje w internecie, ale także do ludzi pracy, 30, 40, 50-latków, rodziców i dziadków, do ludzi, którzy są na polskich ulicach, bo Polska jest większa niż tylko fora internetowe. No właśnie, pan też będzie startował do Europarlamentu? Ja jestem, powiadam, bardzo osobiście szczęśliwy, bo optowałem za takim kształtem koalicji, udało się do niego doprowadzić i uchylę być może rąbka tajemnicy, mówiąc, że otrzymałem taką propozycję, jeżeli idzie o jedno z pierwszych 13 miejsc, za co jestem wdzięczny, bo jest to rodzaj docenienia. Natomiast nie wiem, czy z tej propozycji skorzystam z racji różnych, także zawodowych. Pan wie, że ja jestem także praktykującym przedsiębiorcą zaangażowanym w organizację. Pan Jakubiak też jest, więc to może nie jest taki powód do rezygnacji. Ale on w tej chwili się bardzo mocno spolityzował, a ja przez ostatnie naście lat stałem się mocno zaangażowanym menedżerem, ale żeby było jasne, nie o mnie tu chodzi. My mamy federację dla Rzeczypospolitej. Wie pan, bardzo dobrych kandydatów, co najmniej w kilku ważnych polskich miastach. To wszystko prawda, ale chcę powiedzieć o troszeczkę innym aspekcie, bo pana obecność i nawet pana Jakubiaka to może być rzucenie rękawicy Prawu i Sprawiedliwości. Bo no ile... Ja jestem, nie ukrywam, no właśnie, byłem posłem Prawa i Sprawiedliwości. I ktoś, kto będzie głosował na Konfederację z takimi nazwiskami jak pańskie, ale też i pana Jakubiaka, który jest bliższy tej formacji ideowo, mentalnie, no to jest prawdziwa rękawica rzucona PiS-owi, bo część elektoratu, nawet myląc się czasami, skreśli pana nazwisko, znaczy, wie pan, ja, czy będę, czy uznając, nie będę, że to jest nazwisko kogoś z PiS. Czy będę, czy nie będę kandydował, to jestem, jak widać, aktywny. Bardzo chętnie wziąłem udział w konferencji prasowej i być może nawet najdłużej się podczas tej konferencji wypowiadałem. I co do PiS-u, to jest bardzo ważny, tak mówiąc technologicznie, rezerwuar głosów. A ja mam tę zaletę, że nie jestem tym byłym PiS-owcem skłóconym z partią. Nie, nie nazwiska byłego premiera Marcinkiewicza, byłego ministra Sikorskiego, byłego posła Kamińskiego, no ale to była czołówka PiS-u, no Michał Kamiński, spin doktor, tak, Radek Sikorski, bardzo ważny minister, Marcinkiewicz, premier, jak słyszałem. Pan został w dobrych relacjach. Więc ja nie jestem pokłócony z PiS-em, bo ja cenię ten patriotyczny zryw, którego PiS jest przedstawicielem, ale też bywam krytyczny i z tą krytyką się nie ukrywam. Bo dziś w ciągu całego wieczornego spotkania z naszymi widzami taką tezę o to wysnuwam, że może dobry wynik Konfederacji to byłaby dobra wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież któż inny mógłby pojawić się w koalicji mogącej w bardzo złym przebiegu, w bardzo złym scenariuszu, mogącym jako jedynym bycie stworzyć większość parlamentarną, prawda? My chcemy jako Konfederacja zająć miejsce na podium. Trzecie miejsce w tych wyborach i to celuje bardzo konkretnie. Do Europarlamentu, ale myślę, że podobna struktura obozów politycznych utrzyma się do jesieni. Tam są niewielkie zmiany możliwe do wykonania, typu być może PSL się po tych wyborach rozmyśli i wróci do samodzielności. Być może Wiosna wypadnie tak słabo w stosunku do marzeń, że się rozejdzie, ale tam wiele więcej wariantów trudno przewidzieć. Ale więc... żeby postawić kropkę nad i, czy państwa ugrupowanie w tym nowym kształcie przewiduje koalicję z PiS w przyszłości?
Scena polityczna dzieli się na obóz ten kosmopolityczno-liberalny, czyli Koalicja Obywatelska, no i ta pożal się Boże Wiosna, oraz szeroko rozumiany obóz patriotyczny, bardzo szeroko rozumiany, gdzie jest PiS, krytyczny wobec niego Kukiz i krytyczna wobec niego Konfederacja. Tylko że Kukiz dzisiaj ma zadyszkę. Jest partią, która nie do końca wie, ale na czy niego... tam ruchem, która nie wiadomo, czy wie, o co jej w ogóle chodzi. Ale to na niego postawił w ostatnich paru wypowiedziach prezes Kaczyński. To on gdzieś tam wspomina o tym, że patrzy z przyjemnością na Kukiza i jego prezes Kaczyński wyniki. Wezwał do ciężkiej pracy no Pawła Kukiza, mówiąc, że mu partia, czy ten ruch za więc, chwilę zaniknie. Więc nie stawia na was, tylko na Kukiza. Wtedy jeszcze nie było Konfederacji, natomiast ja się śmieję, że prezes Kaczyński jest nominalnie prezesem tylko jednej swojej partii, ale czuje się takim oberprezesem wszystkich partii i każdemu udziela różnych dobrych rad Pawłowi Kukizowi, żeby wziął się do roboty. Czy Paweł się weźmie? Jeszcze tego no nie zauważyłem. I mówiąc natomiast... o tych medialnych przewagach i też słabościach, to jednak Kukiz 15 ma więcej argumentów w ręku, bo to on jest stale eksploatowany w publicznej telewizji. Ale wie pan, no i wiceprezes jest też skomunikowany z Kukizem. Z całą sympatią do tamtych kolegów, ja obawiam się, że oni są wypaleni z pomysłów. Jeżeli się enty raz powtarza, tam sędziowie pokoju, jowy i coś tam, to przestaje być świeże. Nawet jeżeli te pomysły same nawet w sobie są dobre. Nie są złe. My w programie Federacji dla Rzeczypospolitej, te i wiele innych na 34 stronach naszego programu, którego jestem współautorem, mamy zapisane. Czyli sugeruje pan, że Kukiz już nie jest sexy dla elektoratu. Sugeruję, że Kukiz już nie jest sexy dla elektoratu, a my jesteśmy sexy. A wy jesteście, no to ciekawe. Tak, Konfederacja jest, że tak powiem, do boju. Idzie do boju. Jest, że tak powiem, w ataku, jak polska husaria. Jak ta husaria, którą tak ceni, czci Marek Jakubiak. Na razie, naprawdę jesteśmy na ścieżce wzrostowej. Impetu nie widać w sondażach. Wie pan, widać, dlatego że my powstaliśmy jak Feniks z popiołów, to znaczy ze swego rodzaju składanki, ktoś by brzydko powiedział, a właśnie mówiąc ładnie, Konfederacji, i wspięliśmy się na dzień dobry na piąte miejsce w sondażach, tuż za Kukizem i Wiosną. Wedle dzisiejszego Ibris to my jesteśmy 6-5-4, czyli de facto na jednym poziomie. Za chwilę możemy... No ale chyba jeszcze badania po wejściu Jakubiaka nie było. Otóż to bardzo trafna i to uwaga. Będzie to są kluczowa badania sprawa. Sprzed Jakubiaka. Myślę, że badania po Jakubiaku mogą być zauważalnie lepsze. A posłuchajmy takiej ciekawej wypowiedzi, która... No właśnie, o Kukiz 15. Konfederacja dla Rzeczpospolitej to jest projekt, którego głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. Tam nie ma żadnego spoiwa, może jest jedno spoiwo, pieniądze. Sytuacje, w których wciąga się wiceprezesa Federacji dla Rzeczpospolitej, wciąga się w rozmowy, w wyniku których namawia się go, żeby przeszedł do Kukiz 15 z członkami federacji, czyli z organizacją, no jest korupcyjną wręcz nawet propozycją. Marek Jakubiak rzuca dosyć ostre oskarżenia, że państwo z Kukiz 15 próbowaliście rozbić jego federację i podkupić część działaczy, oferując dobre miejsca na listach. Jakby pan się mógł do tego odnieść? Panie redaktorze, no żenada, no poważny człowiek, dużo lat, no niby przedsiębiorca, powinien wiedzieć, jak to działa, a zachowuje się jak małe dziecko. O jakiej on federacji mówi? No właśnie o to chodzi, że właściwie Marek Jakubiak pojawił się tylko dzięki Kukiz 15. Tu zanosi się na poważną wojnę. Kto kogo? Czy Konfederacja stłamsi Kukiz 15, czy może Kukiz 15 jeszcze wróci w wielkim stylu? Ciągle tutaj ta rywalizacja jest nierozstrzygnięta. Bo poseł Sachajko jest świetnym przewodniczącym Sejmowej Komisji Bardzo Rolnictwa. Merytoryczny poseł, zna prawda? Się na tak. rzeczy. Zresztą on bodaj jest absolwentem dawnej Akademii Rolniczej dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Natomiast no, wyraźnie nie wiedział, co powiedzieć i wymyślił, że Konfederację łączą pieniądze. Naprawdę? Reżysera Grzegorza Brauna, działaczkę na rzecz ochrony życia Kaję Godek, czy właśnie niepokornego śpiewaka Leroya łączą pieniądze? No co to za teza? Czy może pieniądze Marka Jakubiaka, który miałby niezgodnie z kampanią wyborczą w jakiejś nadzwyczajnej kwocie, z ordynacją wyborczą zgodnie z nadzwyczajnej kwocie wpłacić? Przecież to jest nielegalne, tak? Tak, tu pieniędzy raczej nie. Tu nie ma pieniędzy tak rozumianych, jak mówi Paweł
Rosausa Hajko. To prawda, że formacja Kukiz 15 ma kłopot z pieniędzmi, ale to, przepraszam, że to powiem, to jednak z durnoty wynika, to znaczy z wstrzymania się tej formuły ruchu. Wstrzymania się nieadekwatnej formuły niepartyjnej, która nie jest formułą przystającą do demokracji. To jest formuła quasi-anarchistyczna. Zresztą nieprzypadkowy związek z tymi Włochami z ruchu Pięciu Gwiazd, czyli takimi trochę komediantami, trochę anarchistami włoskimi, którymi oni się szczycą. Mają wicepremiera, aczkolwiek ciekawe, że prawicowa Liga Północna w wyborach była troszeczkę poniżej ich. Obie te formacje mają wicepremierów, a teraz w sondażach jest powyżej ruchu Pięciu Gwiazd, bo to jest taki trochę drugi Kukiz, który był dobry do krytyki, tylko słaby do konstruktywnych propozycji. No ciekawe, kto kogo. I tu na taką rywalizację, jak już powiedzieliśmy, się zanosi. Kukiz 15, Konfederację, czy na odwrót. Tu mówiliśmy o tych drugich, właściwie tak, trzecich, czwartych partiach. No ale wróćmy do pierwszych dwóch koni na koniec naszego programu i troszeczkę poplotkujmy o PSL-u. Czy uważa pan, że to jest naprawdę już końcówka? To są ostatki PSL-u, to połączenie się w koalicję z PO, z tym jamajskim, z jamajskim tutaj kolorystycznie, prawda, koalicyjnym powiązaniem. No właśnie, czy to jest koniec już niezależnego PSL-u, który po takich przegranych wyborach w tej koalicji może już się nie odrodzić? Ja nie chcę się przyłączać do grona tych hejterów PSL-u, którzy tam prezesa Kosiniaka-Kamysza w makijażu gdzieś tam w internecie umieszczają i szydzą z tego bardzo, bo ja wierzę w to, że ta partia ma pewne poczucie instynktu państwowego, którym co jakiś czas się kieruje w bardzo różnych koalicjach, praktycznie nigdy z prawicą na szczeblu ogólnokrajowym, ale bywa tym spowalniaczem niekorzystnych procesów, a to w polityce jest ważne. Czyli może być takim Wallenrodem tej koalicji. Przykład żelazny. Platformy. Ta prywatyzacja banków, która w Polsce miała miejsce za bezcen i zepsuła polski rynek bankowy, a także oddała go właśnie w pakt obcym, była za czasów Jerzego Buzka, czyli niby ta AWS, a w istocie Platformy Obywatelskiej, a wcześniej rządzący postkomuniści nie sprywatyzowali banków, chociaż rączki ich świerzbiły, bo PSL nie pozwolił. Jako formacja... Tak. Wtedy Pawlak się postawił. Patriotyczna, tak? Ja wiem, że tam jakby można wiele powiedzieć o tej obrotowości PSL-u i jakiejś tam słabości. Wszystko to wiem. Ale trzeba wykrzesywać to, co najlepsze i dlatego ja bardzo ciekawie zauważył pan jakiś pozytyw z tego, że PSL jest w tej koalicji. Wie pan, w różnych koalicjach był tym spowalniaczem, także vis-a-vis Platformy Obywatelskiej. Natomiast ja kibicowałem byłemu ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu, który chciał wybić na niepodległość PSL i proponował właśnie takie centrum chrześcijańsko-społeczne pod sztandarami Stronnictwa Ludowego i mu nie dali. I poszli, musimy kończyć. I poszli bardzo łatwo do koalicji bardzo europejskiej. Bardzo panu dziękuję. Źle zrobili. To była ciekawa rozmowa, przynajmniej z mojej perspektywy. Drodzy państwo, dziękuję bardzo panu Arturowi Zawiszy. Zostańcie z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.